Witam wszystkich bardzo serdecznie w odcinku z Manor Lords. Troszeczkę taki inna tematyka ostatnie czasy. Pociągi były horrory, horrory, a teraz nagle Manor Lords, powrót do korzeni, ponieważ był Benish na kanale. No i cóż, zagramy sobie. Zwykły, klasyczny Manor Lords. I zrobimy może z tego parę odcinków, zobaczę jak tam mi się będzie podobało. Już w sumie troszeczkę grałem i tyle. Po prostu zobaczymy. Ile zagram odcinków z tej gry, co zrobię. Jeśli będzie więcej, no to porobię więcej i tyle. Będzie ich więcej, zrobimy taki sekery, już nawet nie patrzę. I mam drogę do sukcesu. Czyli poza mapą nieobecną, ale damy cel końcowy rozwój. Zostawiamy napadu średnie, lata wolne napadu wezmę, damy 3, porządkowe 4. Okej, dobra, damy takie coś. Zostało zbrojone kanał mieszkalne. Dobra, ja tutaj spoustawiam i po prostu widzimy się za chwilę. Więc dobrze, jesteśmy w grze. Idzie na wiadomość. Księgi poziom okazałem miasto. Dobra. Samouczków. Na razie chyba nie potrzebuję, już to troszeczkę ogarniam tą grę. Mówię, troszeczkę w nią pograłem. I tak, jak wygląda, co mamy tutaj? Mamy duże gliny, dziką zwierzynę, krzewy i złoża rudy. Czyli jesteśmy szczerze dosyć do dupy punkt dostaliśmy jakby na tej, no ale dobra, jeśli tak zrobimy te drogi tutaj, i tutaj tak to połączymy ładnie. I tak, tu mamy, na pewno mamy tu. Tu mamy też podzwierzątka. Więc tak, jeśli chodzi o budowę. Przede wszystkim, rozumiem, tak, to nie potrzebujemy. Gdzie będziemy wycinać? Trzeba będziemy wycinać, myślę, że gdzieś tutaj. Teraz jeszcze porobię. Co jeszcze, drogi są darmowe pod tym względem, że no nie kosztują. Poziom jeszcze katedrwala. Wiesz, w sumie nie wiem, czy to mi się tak tu przyda w tym miejscu, bo to jest w jednym. Może zrobimy to tu. A tutaj damy ten tartak. A drogę tak połączymy tutaj jeszcze. I dobra, niech się zaczyna. Wybierzemy sobie. Więc tutaj to nam budują, bo już musimy wydać oczywiście domy. Taka jest prawda. Więc dom wezmę tutaj. Za mało mamy zasobów. Dobra, no to... Gdzie akurat 5 domów? Dobra, super. Niech się to nam buduje. Budowa ukończona, obóz drwali, super. Więc wy już pracujcie. Dobra, ja nie potrzebuję smuczka. Nie potrzebuję tego. I tyle. Na pewno potem będę musiał wybudować też to. A tutaj robić takie buty. A te zbieracze tu postawić. Dobra. Myślę, że tak teraz będzie w porządku, jak to pobudujemy. Biegnę z tym wołem, tak, z tym wół. Nie wiem, co oni tak go... Chcą tylko budować ten tartak. No, mamy obóz myśliwych, więc możemy sobie jednego myśliwego już zrobić. Bo fajnie, zbudują domy. No wiadomo, będzie nam spadać za bezdomność. Tutaj poparcie. Ale dobra, możemy też zrobić tutaj te. Na stragany tutaj im wybudujemy. To mi nic nie kosztuje, nie? Ja mogę tutaj sobie im ładnie zrobić. Oni już. Oni. Stragan to już. Pierwsze co budują, nie? Nie obchodzi ich to, że nie ma jeszcze tych rzeczy. Stragan
Od razu. Pierwsza rzecz do wybudowania. To jest. Taka prawda. Pierwsza rzecz, jaką się wybudowała, stragan. Widzę, że to bym bardziej budują pierw od tej kolejności. No grafika jest ładna w tej grze, to nie powiem. Już potrzebujemy na pewno budować potem skład. Tutaj bym go wybudował jeszcze. No i spichlerz jeszcze jest potrzebny. No i studnie na sam koniec. To będzie takie... Yo! Tu nie ma nigdzie w okolicy wody, no to tutaj postawimy studnie. Dobra, myślę, że teraz dużo im kazałem budować, taka jest prawda, na jednym momencie. Więc... Mogłeś problem, bo widzę, pierwsze co budują to jest skład. Teraz dokończyć budować te domy. No dobra, skład skończyli. A widzę, że też pierwsi chyba pójdą za spichlerz. Dobra. I decyzja, no na przykład tego tartaku ciągle nie kończą. Super, zapasy uszkodzone przez złą pogodę. Widzimy chyba chleb. Dobra, budujcie ten spichlerz. Przynajmniej tyle dobrego. No dom, wreszcie zawzięli się za dom. Jestem z was dumny. Wreszcie moi osadnicy wzięli się za budowę domów. Jestem z ich dumny, naprawdę. Więc mamy na 4 miesiące, tak trochę słabo. No dobra. Mamy poziom osady. Super. No i poczekaj, bym wziął to, żeby... mieć to leśnictwo lepsze. Najpierw muszą to jakby zrobić. Nową wiadomość, sformujmy oddział milicji, dobra. Jest, mnie to interesuje. Ja bym tutaj nie dał priorytet jako wysoki na chatę zbieraczy. No zrobili tartak już. I muszą jeszcze budować chatę drwala. I właśnie katę zbieraczy. Dobra. Idźcie. Będę tutaj ulepszyć. Ogródek zielny. O! Całkiem niezłe. Tylko chyba na to mnie nie stać, nie? Tu nie mamy desek. Ale całkiem ciekawe. Za mało zasobów. No to wiem. Dobra, jak budujemy jeszcze dwa domy, żeby było, no tu chata drwala już jest, no nie mogę, bo nie mamy na razie żadnych nowych mieszkań. Chata drwala robi drewno o połowę, nie? Tak, ja bym musiał może z tartaku usunąć i dać do chaty drwala tego jednego ziomka. Rozbójnicy ukradli nam mięso, no gdzie mamy tych rozbójników? Najbliższych. Obóz. Tutaj mamy i są, to jakby tutaj też siedzą. Mamy dwa obozy, trzy obozy mamy. Okej. Okay. Tak, jak jest po 16 w tym oddziale, jeśli dobrze pamiętam. Zazwyczaj. No jeszcze mam jeden problem, bo będę musiał pójść tutaj i budować kamień, jak będę mieć więcej mieszkańców. Ponieważ kamienie mamy coraz mniej. I możemy na przykład sobie zrobić kurnik. I sad jabłoni, ale zrobimy sobie to. Potem będziemy inne mieć, warsztat łuczarski, wszystko. Ale my sobie zrobimy właśnie kurniczek.
Bo nam to naprawdę dużo da. Na ten moment. Tyle. Musimy czekać, aż nam się więcej prowadzi jednak mieszkańców w ten moment. Bym miał kolejne 3 domy. Ale ja mogę jeszcze wybudować, bo mówię, kłody mam. Więc nie możemy to wybudować sobie na spokojnie. I mamy też kurniki. Też fajnie. No ładnie, ładnie ta gra wygląda. Wyglądowo ładnie. Powiem tak, jeszcze musimy kościół na pewno wybudować, ale nie mam do tego. Mieszkańców po prostu nie mamy, bo nie możemy go obsadzić do tartaku. Mamy tylko jakby 5 rodzin. Tego potrzebujemy więcej, no żeby ulepszyć, musimy mieć jakby to. Jeszcze poziom kościoła, opał na targu, brania na targu. Tego jak na razie nie mamy. Więc dobra, po prostu budujcie. Dobra, ja już sobie tak zrobię na zapas. Ale jest taka, że to jest takie pokaty złoże, ale takie trochę średniawe, że tak daleko jest. Więc pochodzą sobie na wycieczki. Ten kamień. Mamy 10 domów, 5 rodzin. Musimy czekać, aż nam się pojawią następne rodziny i tyle. Musimy czekać, aż się prowadzą po prostu rodziny. Tyle, co musimy robić. Bo wtedy będę mógł wybudować im kolejne rzeczy, nie? To zbierają, tutaj też to zbierają, więc fajnie. My złoża rudy, no tutaj są lepsze złoża, to jest 3000. Gliny też fajne. Mówiliśmy, dostali najgorszy możliwy ten. Tartową prowincję, bo jedną z gorszych. Wiesz, macie tutaj chleb macie i kamienie, dobra. Widzę. No czeka, masz jedna rodzina prowadzi, no. No i ukradli nam jeszcze jagody ci rozbójnicy. No żeby tak naprawdę, tak kraść. Mi się to nie opłaca, bo tego nic nie zrobię. W ataku. Mają 20 chłopów. Mi to dosyć sporo by dało. Mamy 20-20 na oddział milicji z włóczniami bym mógł zrobić. Mam tak mało chłopów, nie? Bo żadna rodzina mi się nie chce prowadzić nowa. Ten problem. Tam rośnie. Wszystko ładnie. Też mógłbym im zrobić, ale jak na razie tego nie robimy. No kościoła mi się nie opłaca budować. Potrzebuję jedną rodzinę. To tylko kamień widzę. Słupek. Mogę jakby nowego woła se kupić. Mogę? Mogę, tylko po co mi to? No mam kompanię najemników, ale nie mam na to jakby złota. Mógłbym wtedy ich wziąć i zatkać ten obóz rozbójników i sobie zdobyć surowce. Mamy nową rodzinę, super. Więc już ją napoślemy. Niech tam idzie. Zastanawiam się, potrzebny do tartaku po prostu. Jedzenia mamy dużo. Naszym imen ochojt. Więc jest dobrze. Przyszedł do pracy. Idźcie, kopcie kamień. Moi pracownicy. Tyle.
No, kurczaki są tutaj ładne. Kurczaczki. Tyle. Zresztą mocno wycinają te drzewa tutaj. No dobra. Mamy, jak to wygląda, 3, 8, tak, desek nie mamy, jedynie to jest problem. Ale no tutaj nic się nie przyda. Gospodarstwo, tu jest 3 te. No jak na razie, jak wygląda, o tak, żyzność. Tu mam, ale mamy stosunkowo żyzne ziemię, więc to jest plus. Mógłbym to potem tu postawić, nie? I to postawmy już. Po prostu. Mamy nową kompanię najemników. Okej, okay, to nie interesuje, nowa rodzina. To jest akurat fajna rzecz. Mogę ją dać do tartaku. Do pracy. To się warto mieć jedną rodzinę właśnie do budowania. Odstawioną tylko pod to. I na pewno zaraz będziemy też budować, myślę, kościół. Mogę jeszcze 3 parcele. To też to zostawmy. Już niech budują. Magazyn jest pełny, obóz kamieniarski, ok. No i jajka ukradli nam. No co za bandyci. Na skład. Skład jeszcze jest dużo rzeczy, mają miejsca. Chata drwala. Też działa. Zaraz mi to budować? No nie wiem, co oni teraz będą budować jako pierwsze. O, mam na 4 miesiące. 5 miesięcy, okej. Okay. Jedzenia mam na wiele więcej. No, będę musiał za niedługo postawić to. A te leśnika. Gdzieś tutaj. Żeby... Odchodzi zima, wiem. Odchodzi zima, mamy październik. Tutaj gdzieś... Postawił tą chatę. Pewno mogę potem tutaj to ulepszyć. Tylko mi to... Troszeczkę odbierze jakby tego. Jest prawda. Widzę, że oni się skupili bardziej na budowie domów. Ale okej, okay, niech im będzie. Niech budują pierwsze domy. Tyle. Chłopy. Budują. I może nie zacznę budować te gospodarstwo po prostu i tyle. Na pewno. A ta leśnika. No tutaj bym ją gdzieś może postawił. Może nie, no tutaj bardziej bym ją zrobił. To mamy gospodarstwo. Mógłbym taką farmę dziwną zrobić. Czy taką chcemy dziwną? No, postawmy taką dziwną farmę tutaj. Na pszenicę i jedną rodzinę mogę tu dać. Już na ten moment. Niech tam zacznie się szykować do pracy na przyszłość. Mamy chatę leśnika wybudowaną. No, mam nową rodzinę akurat w tym momencie, kiedy chciałem. Kurde, motocykle za oknem. No ale tak. Gdzie mogli? Za niedługo dać kościół. Bym go gdzieś wybudował może. Tutaj. Mogę go budować. To będzie tutaj. I ja bym w tym miejscu chyba poniekąd za uwagę. Mamy zimę. Zima będzie w następnym odcinku. Zaczniemy tutaj żyć. No ale dobra. Jeśli chcecie więcej Manor Lordsa, zostawcie łapkę w górę. Komentarz subika. No ale cóż, ja to się żegnam. Do zobaczenia. Na razie.